Cześć Boże, Justyna Kędra, czas na informacje dnia. Zapraszam. Oficjalną datę przybycia prezydenta Stanów Zjednoczonych do Polski poznamy dopiero za kilka dni. Niewykluczone, że do spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem dojdzie także w Nowym Jorku. W ciągu kilku najbliższych dni dowiemy się, kiedy prezydent USA złoży wizytę w Polsce poinformował rzecznik polskiego prezydenta Błażej Spychalski. Podczas spotkania z Donaldem Trumpem Andrzej Duda może poruszyć kwestię zwiększenia liczby amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. To jest decyzja, która jest decyzją prezydenta Stanów Zjednoczonych, może być podjęta tylko przez prezydenta Stanów Zjednoczonych i podczas wizyty pana prezydenta Donalda Trumpa takie decyzje mają być podjęte. Niewykluczone, że do spotkania prezydentów Dudy i Trumpa dojdzie także w Stanach Zjednoczonych już za niecałe dwa tygodnie. W Nowym Jorku e, mamy posiedzenie. E... Rady Bezpieczeństwa i spotkanie plenarne Organizacji Narodów Zjednoczonych, na którym co roku jest pan prezydent Andrzej Duda eee, i właściwie co roku na, przy okazji tek, tego posiedzenia jest spotkanie z panem prezydentem Stanów Zjednoczonych. Prezydent Trump miał przybyć do Polski w związku z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej, jednak ze względu na zbliżający się do USA huragan Dorian podjął decyzję o pozostaniu w kraju dotychczas w wyniku huraganu zginęło już 20 osób. Około godziny 14 do Polski przybędzie czteroosobowa rodzina repatriantów z Kazachstanu. Na powrót do kraju w dalszym ciągu czeka jednak kilka tysięcy potomków Polaków do Polski wracają repatrianci z Kazachstanu. Po południu na lotnisku w Warszawie wyląduje rodzina z dziećmi. Będzie czekało na nich mieszkanie, będzie czekała praca na dzieci, bo to jest czteroosobowa rodzina. Będą czekały szkoły i, szkoła i przedszkole. E, więc e, no to jest taka najlepsza, najbardziej przyjazna ścieżka repatriacyjna, gdzie e, nasi e, rodacy trafiają do, do miejsc e, takich, w których e, no będą mogli już bezpiecznie żyć. W Kazachstanie do dzisiaj mieszka kilka 10 tysięcy potomków Polaków zesłanych tam w latach 40. ubiegłego wieku. Część z nich chciałaby powrócić do kraju swoich przodków. Szacujemy, że jest 4-5 tysięcy takich osób, które czeka ciągle na, na repatriację. Do Polski mogą wrócić na dwa sposoby. Ścieżka gminna, czyli, czyli współpraca z gminami, z samorządami, tak jak w tym konkretnym przypadku, o którym powiedziałem na wstępie, jest najlepszą ścieżką. Druga ścieżka, wiodąca przez ośrodki repatriacyjne, ale to jest nieco trudne. Rozwiązanie. Od 2016 roku do Polski powróciło już nieco ponad 2000 repatriantów. Problem zatorów dotyka zwłaszcza przemysł, handel i transport. Mimo, że przeterminowane płatności i niesolidni kontrahenci wciąż są zmorą dla firm, 90% z nich ma opory, by upomnieć się o swoją należność. Jedyna niezapłacona faktura, która w swoim przeterminowaniu przekroczyła 60 dni, to problem, który dotyka blisko 50% firm. W czwartym kwartale 2018 roku to było 53%, teraz jest 49%. Mówi prezes zarządu Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor Sławomir Grzelczak. Z fakturami przeterminowanymi nieco ponad 30 dni boryka się ponad 60% firm. Opóźnienia w płatnościach to nie jest jedyny problem. Bo jak pokazują badania Big Info Monitor, do przelewu często w ogóle nie dochodzi. Pytamy w tym badaniu również o to, ile firm, które mają przeterminowane faktury, w ogóle potem już nie obejrzy tych pieniędzy, czyli nie, nie otrzymają płatności i aż 27% mówi, no ja już w zasadzie mogę o tych pieniądzach zapomnieć, one już do mnie nigdy nie wracają. Dzieje się tak w co dziesiątym przypadku. Sporo firm dotkniętych problemem zatorów płatniczych myśli o upadłości. W ubiegłym roku groziło to 6% poszkodowanych przedsiębiorców. Zatrważa jednak fakt, że aż 90% firm w Polsce nie upomina się o swoje płatności. Około połowy z tych 90% firm mówi, że się nie upomina, a druga połowa mówi, upominam się, ale, ale u tych mniejszych kontrahentów. Tych większych nie chcę, nie chcę straszyć, wolę, wolę, wolę poczekać. Jak podkreśla Sławomir Grzelczak, taka postawa rzadko się opłaca. Wezwanie do zapłaty albo wpis do rejestru dłużników jest znacznie tańszą opcją niż wejście na drogę sądową. W sytuacji, w której się upominamy. Musimy się liczyć z tym, że kontrahent będzie w jakiś tam sposób źle reagował na to i być może się obrazi. Taka postawa powinna zmuszać do refleksji, czy aby na pewno jest to odpowiedni partner do jakiejkolwiek współpracy. Zatorom płatniczym ma przeciwdziałać przyjęta w lipcu przez Sejm ustawa, która na większe firmy nakłada obowiązek raportowania praktyk płatniczych. Wejdzie ona w życie z początkiem 2020 roku. Zamiast 3 lat, 3 miesiące. Tyle dziś średnio czeka się na usunięcie zaćmy. Narodowy Fundusz Zdrowia zniósł limity na tego typu operacje. Nie we wszystkich placówkach czeka się tak samo długo, dlatego warto poszukać i skorzystać z zabiegu w mniej znanej placówce. Elżbieta Nowak nagle zaczęła mieć problemy ze wzrokiem. Najgorzej było wieczorem, gdy musiała jechać samochodem. Byłam u okulisty i dostałam po prostu y, zdiagnozowane, że na, na prawym oku niestety ale zachodzi mi zaćma. Dziś jest już po operacji, widzi prawidłowo. Na zabieg usunięcia zaćmy Elżbieta Nowak czekała niecałe 3 miesiące. Krótki okres oczekiwania to efekt zniesienia limitów przez Narodowy Fundusz Zdrowia na tego typu operacje. Termin oczekiwania jest do 3 miesięcy. Mówi Hanna Filip z Wielkopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Jeszcze niedawno na operację zaćmy czekało się kilka lat. Dziś sytuacja się poprawiła. Co miało na to wpływ? Jakie czynniki? No oczywiście zwiększenie finansowania. Dodaje Hanna Philips, w Wielkopolsce zaćmę usunąć można w 27 placówkach. Nie we wszystkich jednostkach czeka się tak samo długo. W 14 szpitalach zabiegi wykonuje się po trzech miesiącach. Jeśli nie chcemy długo czekać, warto poszukać mniej znanej placówki. A czym jest zaćma i jak powstaje? O to zapytaliśmy lekarza okulistę Andrzeja Gołębkę. Zaćma jest chorobą, która dotyczy najczęściej osób starszych, powiedzmy 55 czy 60+. Plus. I polega na pojawianiu się zmętnień w obrębie soczewki. Informacje o czasie oczekiwania na zabieg usunięcia zaćmy można uzyskać dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonicznej, informacji pacjenta 800 190 590. We Francji w wieku 96 lat zmarł ksiądz kardynał Roger Echegaray, emerytowany wicedziekan kolegium kardynalskiego i jeden z najbliższych współpracowników polskiego papieża. Ksiądz kardynał Roger Echegaray należał do najwybitniejszych postaci Kościoła katolickiego. Był jednym z najbliższych współpracowników świętego Jana Pawła II i najbardziej przez niego cenionym. Świadczą o tym nie tylko ważne stanowiska sprawowane w kurii rzymskiej, ale także liczne misje powierzanemu przez papieża w różnych krajach i częściach świata. Podczas wielu lat pracy w Watykanie ksiądz kardynał Eczegeraj pełnił między innymi funkcję przewodniczącego Papieskiej Rady Justicji et Pax. Kierował również Komitetem Organizacyjnym Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 był także wysłannikiem polskiego papieża podczas najtrudniejszych misji dyplomatycznych między innymi do Iraku w 2003 roku tuż przed amerykańską inwazją na ten kraj. W 2005 roku ksiądz kardynał i został wicedziekanem kolegium kardynalskiego. Z funkcji tej ojciec święty Franciszek zwolnił go 10 czerwca 2017 roku. W styczniu 2017 roku po latach spędzonych w Watykanie kardynał Roger wrócił do Francji i zamieszkał w domu starców w barzonii. Przenosimy się do Kosowa, sześć osób, w tym pięciu mężczyzn i jedna kobieta zostało skazanych za planowanie zamachów terrorystycznych m.in. na siły NATO. Na karę od roku do 10 lat więzienia skazał sąd w Kosowie sześcioro zwolenników tzw. Państwa Islamskiego za przygotowywanie zamachów terrorystycznych w tym kraju, między innymi na stacjonujące tam siły NATO. W specjalnym komunikacie, wydanym przez sąd w Prysztynie stolicy Kosowa, czytamy. Szóstka skazanych przygotowywała ataki terrorystyczne w Kosowie i poza jego granicami ataki terrorystyczne na dyskoteki w Graczanicy, ataki na Cerkiew w kosowskiej Mitrowicy, ataki na żołnierzy NATO w Kosowie i inne ataki terrorystyczne we Francji i Belgii. Cała szóstka została aresztowana już w 2018 roku. Jedna z tych osób miała belgijski paszport, a część utrzymywała kontakty z kosowskimi bojownikami zaangażowanymi w walki w Syrii i Iraku. Ponad 300 obywateli Kosowa wyjechało do Syrii od 2012 roku. 70 mężczyzn, którzy walczyli w szeregach organizacji zbrojnych w tym regionie, zginęło. W samym Kosowie nie było dotąd zamachów terrorystycznych, jednak ponad 100 mężczyzn skazano na kary więzienia lub oskarżono w związku z zarzutami o udział w walkach w Syrii i Iraku. Część ze skazanych uznano za winnych planowania ataków w Kosowie. W kwietniu władze Kosowa sprowadziły z Syrii do kraju 110 swoich obywateli. Mężczyźni i kobiety zostali oskarżeni o udział w zagranicznym konflikcie zbrojnym, za co grozi do 15 lat pozbawienia wolności. Prokuratura przekazała, że prowadzi śledztwa w sprawie ponad 200 innych podejrzanych. Prezydent Turcji chce, by jego kraj mógł posiadać broń jądrową, jak zaznacza nie do przyjęcia jest to, że uzyskania własnego arsenału zabraniają Turcji te kraje, które broń atomową posiadają. Kwestię posiadania broni jądrowej prezydent Turcji poruszył podczas forum gospodarczego z udziałem polityków jego partii: partii Sprawiedliwości i Rozwoju. Niektóre państwa mają pociski z głowicami atomowymi i to nie jedną czy dwie, ale nam mówią, że nie możemy takich mieć, to dla mnie nie do przyjęcia na świecie nie ma kraju rozwiniętego, który by ich nie posiadał. To jednak nie do końca jest prawdą, bo krajów posiadających broń jądrową wcale nie jest tak wiele. W swoim wystąpieniu prezydent Turcji zasugerował, że jego kraj życzyłby sobie takiej samej ochrony, jaką ma Izrael. Niedaleko nas leży Izrael, jesteśmy prawie sąsiadami. Oni odstraszają inne kraje, bo posiadają broń atomową, nikt ich nie może ruszyć. Sęk w tym, że, jak podają analitycy, Izrael nigdy oficjalnie nie potwierdził ani też nie zdementował doniesień na temat posiadania broni jądrowej. Zagraniczne agencje prasowe podkreślają, że wypowiedzi Erdoana na temat broni jądrowej padły w czasie, kiedy Turcja zacieśnia więzi wojskowe z Rosją. I w tym wydaniu informacji dnia to już wszystko. Dziękuję, że byliście Państwo z nami i życzę dobrego popołudnia, z Panem Bogiem.